Mnie matka kiedyś wysłała na ten na korki kurwa, ze wszystkiego i musiałam chodzić tak, 6 godzin. <laughs> Musiałem chodzić 6 godzin do szkoły, a potem, jeszcze kurwa, 6 po południu. Ale miałam blisko, bo 200 metrów miałem do ten. I powiem Wam tak, tak mi się ruchać chciało. <laughs> Nie dobra, ja Wam, wytł ja, ja wam wytłumaczę, co chodzi. I jeszcze jest to, że naprzeciwko tego, no, przeciwko tego jest, było przedszkole, gdzie do yy, no, którego chodził Nikodem, jak był. U mojej mamy. To mam tutaj takiego by the way sprzedam. Fajnego. Hmm. Dobra, ja mieszkałem tutaj. Ja mieszkałem tutaj. Tu jest przedszkole, do którego chodził Nikodem. I ja nie pamiętam, no powiedzmy, że to był kurwa ten drugi domek. Jak to w ogóle ten kliknąć, żeby był ludzik? Jak ludzika tu postawić? To wam pokażę, jak okolica wyglądała. Halo, proszę tutaj jak, jak, ludzika postawić? Jak tego ludzika to postawić? Bo nigdy nie wiem, tu jest ludzik. O. O. Dobra, to jest ta ulica, nie? I teraz tak. Oliś przesyła 10 złotych. Tu jest, tu jest przedszkole, do którego chodził ten Nikoś. A ja chodziłem tutaj kurwa na korki. Tutaj. O, na, nadal tu są korki. Dzięki Oliś. A tutaj do góry. Ja to wam powiem. Tu chodziłem na piłkę nożną. Tu chodziłem na piłkę nożną. A jeszcze na padel chodziłem. Na padel chodziłem tutaj do góry. Z buta chodziłem, bo to było niedaleko. Kurwa, gdzie to jest? Kurwa, nie wiem, tu gdzieś to będzie. Dobra, chuj mi w dupę, nie pamiętam. Gdzie, gdzieś mi ulicę musiałem popierdolić. No dobra, no nieważne. Ważne, co coś budują chłopaki. No, pewnie z butałem tam doszedł. A, ten. To nie tu. Gdzie jestem? O, tu. A, a co z tym ruchaniem? No, no to jak na następcy, kurwa, rok szkolny się wpierdolił na 6 godzin do szkoły, to potem jeszcze 6 godzin tutaj. I tu była taka ruda suka. Oj, oj, oj. I ona mi, Ja ją zobaczyłem pierwszy raz, mówię, kurwa, ale bym ten. Ja miałam wtedy, nie wiem, 17 lat. Ona może miała kurwa z 10 więcej, nie? I ona była od matmy i od fizyki, i ogólnie od ścisłych. Och. I tak szczerze no... Było dużo parcie na tą... Ja już nie pamiętam jak się, jak, się, jak się ten szoniks nazywał. Ale przyjemnie mi się na tą matmę chodziło. No. I problemem, ja problem nie miałem nigdy z kurwa, z, z tymi przedmiotami, żeby chodzić, tylko mnie matka na wszystko zapisała, jeśli chodzi. Ja miałem kurwa na wszystko, ja tam chodziłem. Bo mi się do szkoły nie chciało chodzić. Więc no. No i, i ta ruda miała trochę piegów na mordzie, była taka szczupła. Hmm. Miała długie takie właśnie rude włosy, naturalne. I... No kurwa, była fajna, bo raz, że ona się ubierała tak kurwa, jakby na motocyklu jeździła pomimo, pomimo że nie jeździła. I była taka szorstka, nie? I, i nie miała ja w dupie. Więc no. Więc waliliśmy konia, waliliśmy konia. Czekałem aż kiedyś powie. I'm your teacher. You my student fuck my pussy. Tak. Było czekane, niestety się kurwa nie wydarzyło. Nie pamiętam, jak się ten kurwiszon nazywał. Ja no kurwiszon, brzydko mówię, brzydko, brzydko teraz o nie powiedziałem. Była ten, no. Z, oto z angielskiego była taka kurwa, taka cnotka niewydymka, metr sześćdziesiąt. Włosy do ramion czarne. Okulary takie duże. Taka kurwa, nie wiem. Hmm. Oj, byniu. Tam to by było. Teraz tuż stara rura jest pewnie, kurwa, z cztery dychy ma. Więc no. Tak szczerze największym problemem bo było tak. Czasami ktoś miał ten zawióz, ale kurwa bardzo rzadko. Więc no, więc rano się schodziłem. Rano się schodziłem z tej góry. I miałem dwie możliwości. Kurwa, co ty robisz? Proszę tu. Proszę się, kurwa, przesunąć. Czemu się to nie chce przesunąć? O. No i dochodziliśmy tutaj do, do Pana Ronda. Dochodziliśmy do Pana Ronda i były dwie możliwości stąd. Albo mogłem pójść tutaj, to tak jak jest ten budynek i tu był, tu był przystanek autobusowy. Albo musiałem iść tutaj. Chyba, że jeszcze. Tutaj. Tu był pan przystanek autobusowy. I teraz tak. Plusy i minusy. O, chyba się coś. Ekonomia spierdoliła w okolicy. Dobra. Ogólnie były dwa plusy, bo autobus jechał stąd, w tym kierunku jechał. Więc było tak. Jak szedłem w górę, powiedzmy, dochodzę do ronda, to jeśli ja zawsze byłem kurwa wszędzie spóźniony, więc jakby jechał autobus jakby jechał autobus to jakbym zaczął do niego biec a on by już na przykład odjeżdżał z tego przystanku i nie zdążyłbym tam być yy, no to przypał tu było owszem dłużej tu było owszem dłużej ale jakbym jak widział, że już tam dojeżdża ten autobus no to kurwa byłem na tyle sprawny, że potrafiłem się wpierdolić ten kilometr do góry zanim ten autobus przyjechał no wiadomo, że on przyjeżdżał wcześniej, no ale jak ziomek widział, że kurwa wuje biegnie to to czekał tutaj na to czekał tutaj na, na szefa. Ale problem był w drugą stronę, kurwa. Problem był w drugą stronę, bo jak kończyliśmy lekcję, kurwa o tej 15. na autobus było, nie wiem, no powiedzmy, że tu było 16. Przyjechał se tu autobus o 16. No i spokój, się schodzisz, nie? Przypominam, 16 w Hiszpanii, kurwa, południe wszystko jest zamknięte od drugiej do piątej nikogo nie ma na ulicach, jest kurwa 45 stopni i tak tu se schodzisz, już ci się żyć nie chce kurwa, bo byłeś w szkole, nie, nie chce ci się żyć i idziesz sobie tutaj dochodzisz i tu się kurwa pojawiał problem tu się pojawiał problem, bo odtąd aż te nie wiem kurwa x kilometrów w górę jest pod górkę i tak się kurwa nieprzyjemnie szło. Tu napierdala słońce, napierdala ci słońce w mordę 45 stopni, wilgotność powietrza 65%. A ty jeszcze musisz kurwa iść pod górkę przez jakieś 15 minut. No, więc wpadłem na taki pomysł, yy, że nie będę chodził na dwie ostatnie lekcje, żeby nie było tak ciepło. Robiłem to z kwestii tutaj dobrego samopoczucia. No i też, żeby się nie spóźniać na ten autobus, który było o 8 czy tam o 8.50, bo ja miałem na 8.30 to, to stwierdziłem, że nie będę też chodził na pierwszą. A drugi tak chujowo przyjeżdżał, że tak naprawdę się spóźniałem na drugą. Ten następny tak przyjeżdżał, że jak powiedzmy lekcja się o 9.30 zaczynała. To on przyjeżdżał o nie wiem, 9.30, ale jeszcze musiałem dojść z 5 minut. No to też nie chciałem, nie chciałem być taką osobą, która będzie chodzić i. Yy, i dzień dobry można. Przepraszam za spóźnienie, bo, bo uważam, że no nie fajnie się spóźniać. Więc przychodziłem na trzecią i czwartą i siadłem do domu. A czasami też wychodziłem z założenia, że kurwa iść na dwie lekcje to się nie opłaca, więc nie. Siedziałem w domu, no ale to nie musimy. Ten nie musimy, nikt nie musi o tym wiedzieć, tak? Znaczy po, cza po czasie to już mogłem to wiedzieć, nie? Ja dosyć wcześniej, to znaczy dosyć wcześniej. No, na początku to chodziłem, miałem frekwencję dobrą, kurwa, 100%, nie, no chyba, że, że coś się wyjebało, ale tak już ostatnio jak gimnazjum i liceum, to, to był taki czas, gdzie y, zdałem sobie sprawę, że jak są te karty takie, bo nam pierwszy dzień w szkole, każdy taką kartę ucznia jakby musiał wypełniać, numer do mamy, numer do taty, kurwa, gdzie mieszkasz, jakie masz dane, zdjęcie przylepić. Ja oni to do systemu wprowadzali. No no to ja wyszedłem z założenia, że jak podam mój numer jako numer do mamy, to całkiem trafnie to wydedukowałem. Tak przychodzi nauczyciel i sprawdza obecność, bo to było tak, że sprawdza obecność i automatycznie osoby, osób, które nie ma idzie SMS do rodzica. Twojego synka nie było dzisiaj na, na tej tej lekcji. No, no to wpisałem swój numer i się śmiałem z tych SMS-ów, chuj w te SMS-y. No, yy, raz list wysłali, ale wuja był, wuja był sprytny, bo dowiedział się w szkole, że właśnie wysłali list, że tutaj jest 80% nieobecnych godzin lekcyjnych, to zajebałem ten list ze skrzynki i, i nigdy majnemu u się nie wziął, ale tylko wiecie, no, potem były takie konsekwencje, że, że nie było komputer jak się już w końcu miuter yy, ogarnął, nie? Teraz, teraz pokaż miejsce, gdzie pierwszy raz Pinokę nastrugałeś. A co chodzi o walenie konia? Rok Krzyżowa, Sergiuszowa. No. No było, było jak było, widzowie. No. Znaczy ja nie polecam robić takich rzeczy, które ja, ja robiłem, bo zobaczcie, gdzie mnie to kurwa za, zaprowadziło. Na parkiecie, mój wuja, kurwa, aż se puszcza, aż se puszcza <grywa> <grywa> O, będą mi mówić, kurwa, chłopie, daj, mi rodzi. jajaj Mój wuja, cała sala się tu bawi, każda głowa się tu buja Kołowrotek, głowieć buła, na parkiecie, mój wuja Odpalamy nowy bęger Każda niunia krzyczy weźmie Taka dzisiaj jest impreza Że na się dziś trzeba Cały tydzień na to czekasz Od poniedziałku do teraz Więc nie zwlekaj opósty Pani lupę, wyrwi A jut Mój wuja Znowu wjeżdżam tu na bicie Czujesz kacuj, jest to Jest dobrze Mój bonus bg Bawi, każda głowa się to buja Koło wlotek, kiedyś buła na parkiecie Mój wuja <clears throat> <clears throat> no.